Dzisiaj techniczna jedyniutówka, pokazuję Wam nowy software do maili, Mayspring. Nowy, bo używam go zamiast Gmaila? Nie, zamiast Thunderbirda. Tak, Gmaila faktycznie używałem do maili prywatnych, swoje konto gmailowe, zamiast do firmowych, na tej domenie fruganet, używałem starego, dobrego Thunderbirda. Starego, dobrego, ale bezpiecznego, dlatego że w odróżnieniu od Innych innych software, które chodzą przez przeglądarki, przez wyszukiwarki, Thunderbird po prostu łączył bezpośrednio mój serwer firmowy z moim laptopem. I to właśnie robi też MailSpring. No to skoro robi to samo co Thunderbird, to czemu się przesiadłem? Bo robi też więcej, bo pracuje też wątkowo, czyli jeżeli napiszę do siebie maila, ty do mnie, ja do ciebie, to widzę to jako jeden wątek dyskusyjny. Co niestety w Thunderbirdzie było niemożliwe, bo tam przełączałem się między wysłanymi odebranymi, wysłanymi odebranymi, to nie było takie proste. Oczywiście w Gmailu było proste. Ale moim zdaniem, do firmowych, Gmail nie był takim rozwiązaniem, jakiego chciałem. Z powodu tych wątpliwości, tego przez co te maile przechodzą, nim trafią do mnie. Czyli wracając do MySpringa. To, co widzisz, to jest wersja darmowa, którą ja używam. Adam, który mi to rekomendował, używa płatnej, płaci chyba 30 zł miesięcznie. Ma tam jeszcze informacje o tym, kto kliknął, kto tworzył maile, w jakiej firmie pracuje i tak dalej. Ja używam wersji bezpłatnej. Świetnie się dla mnie sprawdza. Jeżeli potrzebujesz bardziej wypasionej, to sobie ściągniesz tą płatną. Tak czy inaczej, link jest tutaj poniżej. No, i mi pozostaje dać Ci rekomendacje, bo od paru miesięcy używam i jestem zadowolony. MailSpring to jest to, czego potrzebowałem.